Zagłębie, które od 5 spotkań jest drużyną niepokonaną. W bramce Podhala oczywiście Przemysław Odrobny, w bramce Zagłębia Rafał Radziszewski. Przekonali się o tym faworyci, jak powiedziałem, m.in. GKS Katowice, ale teraz Swetsy w bramkę. Rafał Radziszewski czujnie przemieszcza się od jednego słupka do drugiego, nowe tarżanie. Pierwsza próba Słominen. Jeszcze jedna próba zaskoczenia, tym razem Radziszewski niepewnie. Ale znów jesteśmy pod bramką Odrobnego, znów mocno krążek zatańczył za... Szansa będzie, bo uciekł krążek z kija Sidowi, no i mają swoją szansę Zagłębiacy. Zatrzymują Sosnowiczanie, nieźle ten krążek, Michał Bernacki, znów okazja przed bramką Odrobnego, z bliska próbują Sosnowiczanie, zakotłowało się potężny chaos i gol! Z najbliższej atakować gospodarze, pójść za ciosem. Salamon jednak nie zdołał oddać strzału, ale jeszcze jest okazja. Odrobny pewnie w rozgrywkach ligowych. Ale tylko przez moment i okazja teraz znów jest z drugiej strony lodowiska. Odrobny broni, znów krążek, wypas jest blisko bramki. Ruszona chyba bramka, jeśli dobrze widzę. No i arbiter, choć teraz jest ich trzech na dwójkę. Gracie pod Halenowy Targ, szybka to akcja, próba strzału, ale udało się Czechowi zaatakować się bramki, ale może teraz próba dobiega końca. Jedyny gol z 12 minuty w przewadze. Tych emocji dostarczy nam jeszcze więcej. Zaczynamy drugą odsłonę tej rywalizacji. Legnie zatrzymał, ale jest Kozłowski. Stoklasa i bliska odległość do bramki, ale Tyczyński. Oriekin, Oriekin sam indywidualnie obok bramki. Bernacki, utrzymali krążek w grze Sosnowiczanie. Zawodnik Zagłębia, Korczocha, ładne wystawienie, Oriekin i oj! Ale złamany kij przy tej próbie i zamiast krążka to kij pofrunął w stronę bramki. Okazja i radzi. Czekamy na jakąś lepszą akcję, może teraz coś takiego. Radziszewski broni, jeszcze dobitka, nie będzie żadnej dobitki. Obrońca Podhalanowy Targ. Ale teraz będzie jeszcze jedna szansa. Kozłowski, Kozłowski, Odrobny! Jeszcze dobitka, Bucenko! Znów Odrobny! Bucenko i jeszcze raz. Znów kontra Zagłębia Sosnowiec. Garszyn, Garszyn, wystawienie krążka i nie sięgnął go. Jest! Jednak udało się dobić, choć jeszcze jedna szansa. Proszę spojrzeć, jak teraz to wygląda. Znów kontra, Odrobny! Jeszcze jedna próba z bliskiej odległości, ale tym razem Odrobny. Oriekin, Bernacki, Odrobny broni fenomenalnie. Jeszcze kilka w przewadze, Bernacki. Bernacki, na środek Bulik i znowu Odrobny. Oriekin, jeszcze jedna próba, ale już nie zdążą Sosnowiczani wyprowadzić więcej strzałów. Zdobywali, tak jak było w końcówce trzeciej, końcówce drugiej tercji, kiedy aż trzy takie okazje się pojawiły, ale... I szansa dla Podhala, próba strzału. Będzie przy krążku najszybciej. Tyczyński, Tyczyński z bliska, Odrobny, skakujący strzał no i Powerowi, ale nic się nie powiodło, choć teraz z niebieskiej próba Radziszewski broń. Przez Sweca. Znowu Radziszewski, gol! Bucenko. Szansa Odrobny, Oriekin. Szukają możliwości do strzału, odwrócili się, jest krążek blisko Przemysława Drobny. Próba kolejnego strzału i ta dobitka nie... Cunik pracuje na bramkarzu, znów blisko, Drobny popatrzył za siebie, gdzie jest krążek? Chyba pod jego plecami. Oriekin. Oriekin, sam Oriekin prosto w Odrobnego. Przekazywać informacje... szóstemu hokeiście. Ale próbują przejąć Krobny do boksu. Zjedzie, tak właśnie dzieje się w tym momencie. Jest już szósty zawodnik, a zatem szóstka przeciwko czwórce, ale fatalny błąd i okazja dla Zagłębia na to, żeby zdobyć trzeciego gola, grając w osłabieniu. Powstrzymany jednak. Mają okazję gracze Podhala na to, żeby rozegrać krążek. Próba strzału, ale zablokowany przez Cunisie. Grając z Podhalem Nowy Targ, prowadząc 2-1, jeszcze raz Radziszewski, gol!
8 sekund. Może dwa dotknięcia kijem krążka i zakończenie tej rywalizacji w trzech. Któraś z drużyn nie zdobędzie gola. Będziemy mieli rzuty karne. Stoklasa pędzi na Huńko. Stoklasa na Huńko i obok bramki. Brakuje chyba odwagi niektórym hokeistom, choć będzie okazja dla Podhala. Nawet tak okazję radzi się. I szansa z drugiej strony. Będzie taka możliwość, by zakończyć to strzałem. Próbują odpowiedzieć się nowo Tarżanie. Mają teraz taką możliwość. Blisko przejęcia krążka Oriekin, ale jest okazja z drugiej strony. Jęcik radzi się. I szansa dla Oriekina. Oriekin przed odrobinem. Oriekin, Oriekin, Oriekin! Nie ma go! Mają okazję jedni i drudzy. Jeszcze 50 sekund. Próba i gol! Bartłomiej Neupauer zamyka ten mecz.